Ter w komentarzu napisał mi, żebym przedstawił swój rower, jakim się poruszam. No to jest to zwykły gołścik, sztywny, najtańszy. 3.9 Kato, w którego wsadziłem zestaw do konwersji firmy Rapid model Race 2000, czyli 2000 watów. Już jedzie ktoś przeszkadzać. No i co? Jest to silnik 2000 watów. Bateria, która tu siedzi, pojemności ma 20 amperogodzin, nie? No, tyle wiem. Amortyzator RockShox Judy Silver 100 mm. Błotniczek, jakiś SKS, najtańszy z Allegro. Dalej, siodełko Celle Royal Respiro. Szukałem najwygodniejszej kanapy. Dwa polecana, więc wziąłem i kupiłem. Napęd zwykły Shimano Deorka. Byle działał, nie? Na kierownicy lampka Proxa. Nie ma co nic za dużo mówić, bo idzie do wymiany. Czekam z AliExpressu. Idzie mi nowa lampka. Kolega po fachu rejsowski. Rejsowaty, przepraszam. Podpytałem go w komentarzach, co ma za lampkę, bo bardzo fajnie to świeci. To mi podpowiedział, zamówiłem sobie taką samą. Gripy Ergon Grip GP. Mam tu zapisane, żebym nie popierdolił. Rozmiar L, czyli albo najgrubsze, albo najdłuższe. Rogi jakieś Pro Ergony też. Fajne, wygodne. Dużo ludzi pyta o etui na telefon. Jest to jakieś ekstremne style, dedykowane niby do motocykli. No fajnie to działa, można polecić. Jest to jakiś model 167C Hard. No. Hamulec z przodu zwykły, najtańszy MT200. Z tyłu zainwestowałem w model wyższy MT501. Oponki, szwable Supermoto X o szerokości 2,4. Wziąłem z takim bieżnikiem, żeby miał jak najmniejsze opory toczenia, a przy tym też w miarę wybierały nierówności. W terenie nie jeżdżę, więc bieżnik mi jakiś agresywny nie jest. Na zimę można wrzucić coś innego. Z tyłu lampka od RockBrosa, fajnie, dość długo trzyma bateria. I co ja mogę więcej powiedzieć na temat elektryki? To za wiele więcej nie powiem, bo gówno się zna mnie, tak szczerze. Wyświetlacz LCD 3 średni, widzę, że większość ludzi na tym jeździ, więc też taki wybrałem w zestawie. No i tak to wygląda. Piona.